witamy w Mobile Exe po ilu miesiącach? Wielu. Po trzech. Trzy? Trzy miesiące. I dzisiaj chyba rekordzik, jeżeli chodzi o skład, bo aż 5 osób. I co ciekawe, pierwszy raz u nas są kobiety. A mówili, że zaszczyt, zaszczyt. Gdzieś kiedyś słyszałem, że żeby zwiększyć oglądalność, należy zaprosić kobiety. Może przedstawmy tutaj nasze gościnie. Ola. Dzień dobry. Julka. Tak, witamy. Julia i Ola. Tutaj Piotruś. Piotruś. Tam Kubuś i Optimus Prime. Tak, dzisiaj zagramy sobie w barmana, bo barmankę, tak, bo to ale jest podobna do barmana. Tak, bo dzisiaj kobiety są ten. Tak. Mamy przygotowany jeszcze tutaj, nie wiem czy wy to widzicie, o, możesz pokazać może Ola. Tak. Bo tak to mamy fasolki. Tak. I będziemy grać po prostu co rundkę, najsłabszy wynik będzie losował i wybierał, jak wiadomo, jedne są dobre, jedne zobaczymy. Są dobre. Jedna z osób tutaj znajdujących się zrobiła sobie trening, pewnie wyjdzie w trakcie, która... Grała w to przez półtorej godziny i przez półtorej godziny ogarnęła wszystkie drinki, jakie są, z najlepszymi punktami. Możecie dać znać w komentarzu, kto według obstawiacie. Was grał najwięcej w tą grę. A kto jest alkoholikiem? A my sobie przejdziemy do pierwszego drineczka i myślę, że może nasze gościnie tutaj zaczną, może zacząć Julkę. Ale proszę podpiąć telefon misyjny. No i się jeszcze założyliśmy, że kto tutaj żadnej fasolki nie zje, to idzie na kurs barmański. Biały napój? Mhm. A co to jest ten biały napój? Nie wiem. To jest rum, kokosowy rum. To jest kokosowy rum. To co teraz tutaj wlewałaś. Tak, owocki i lód. Ole, ale to wzięła. Drineczka na razie wzięła. Mamy. Mamy. Jej się twarz chyba troszeczkę jest wykrzywiła, ale... Widać po niej, widać. Ile? Prawie 3000. 3000? To chyba wiemy, kto grał przez te no, wszystko jasne. Shake. Są kłopoty, są problemy, są no, widać problemy. Po niej, widać. Co to było? 4. O! Co? Co? 4500? Chyba dlatego, że im więcej dasz składników, tym więcej punktów chyba, dostaniesz. Chyba wiemy, kto grał. No właśnie! Siekierę. Rum. I to. Blue Krakao. Bez żadnych owoców. Bo... Męski. Tak, no, męski dream. No, to 4800. Czyli okazuje się, że jednak ten wynik... No i to taki nie był najlepszy. To nie trzeba jednak owoców dodać. Na razie faworytkę do fasolucha. Ale patrz, tutaj są schematy, widzę. Pochwal się widzą, co tam dodajesz fajnego. Ja mam wódeczkę, sok pomarańczowy. A, czyli idziesz takie... O, bardzo basic. Takie realne. No, ale się okaże, że to będzie najgorszy. No. Będzie najgorszy. 3-9. 4. No, nie jesteś bezpieczna. Nie jesteś! Czyli mamy tutaj pojedynek między Piotrusiem. Jolo! Najpierw troszeczkę tekili, soku z lime soak. To jest tak zwany drink Jackson 5. Tak, to jest mój specjał, jeżeli chodzi o to. Nie wiem! O! 6700! Stawiamy to w rękach Boga losu. Ekipa. Jeszcze raz. O, może być. No, jest to czarna chyba albo brązowa. Dobra. Czekoladki budyń nie. No dawaj. Ola. Naprawdę to jest niedobre? O nie! Dlaczego mi to zrobiłaś? Nie, jest spoko. Ale zajechało taką psią karmą w sumie. No joj! Ola chyba zmieniła taktykę teraz. No. Teraz mocno. Ola sprawdza nazwy. It's time to shake. Zobaczyła w przerwie jakieś poradniczki, jak zrobić drina powyżej 4000. 4000, dobra. O, prawie 5 koła. Tendencja zwyżkowa. Dobra. Stabilnie. Pewnie widać. Ja się boję tej rundy. Nie, 4600. 4600.
Jaki podziemiak to jest? 4700, jestem bezpieczny. Nie mam 4600! Pełnianie lodówki. Logistyczna gra. Trzeba się wykazać tutaj zdolnościami organizacyjnymi. Robienie w drewnie. Wood Turning 3D. Dokładnie. Uwaga. Zobaczymy. No, Piotrula. No nie. Czy będzie to tragiczne, czy to jednak będzie nowe okay. Kolorki mamy tutaj. Tak. Oj. Znaczy, już słyszę bicie serca. Ja też, no. No nie, o nie. Ojajaj. Ojajaj. Chyba wszyscy wiedzą, co to oznacza. Jezu. Ale pyszne. No. Tak. Ej, gorzej jakby powiedziała, zgniłe jajo. Ja jej zrobię bezalkoholowego. Simple syrop. Prosty syrop, widzowie. Bardzo prosty. Ananas i lód. Takiego drinka jesteście sobie w stanie zrobić sami w domu. 3800. No. Nie, to jest... Tak, to jest... Nie, nie, to jest mało. Ustawanie tych drinków to jest jakieś takie trochę nieporozumienie moim zdaniem. W oryginalnej grze sam lód powodował, że barman zionął ogniem. Zdawało się to 500 punktów. Dziwne. What? Dziwne. No. Ciekawe skąd ty takie rzeczy czujesz. Grałeś? To trenował byś to. Kokos albo szablon lekko. Ojoj, to oba nie dla braci. Dobra. Nie ma kontentu, nie ma kontentu. Widzowie, simple syrop. Simple syrop, tak. Jedna rzecz. 1061! Patrzcie, jaki napój! Co jest? Co jest? Ciekawe. Nie, to jest... Dałeś lód czy ananasa? Nie, ananasa! O. Chyba jednak nie lubię ananasa. Co jest? Nie dziwi się, ananas jest niedobry. Nie, ja na chwileczkę od, bo ja nie mogę. O, ja patrzę na jej oczy, jak ona wiśnie. Nie, to samo. Nie, się znowu szluję. Jesteś? Wow! Mówiłam, wiśnia jest lepsza, mówiłam, nikt nie lubi ananasa. Wiśnia jest lepsza, 20 punktów. Ja nie za to zrobię drink ulubiony każdego studenta. Czysta wódeczka! Chociaż on 2000! Wow! Dajcie lodu. 503?! Krecja. O, albo skunks. O nie! Błagam! Kontenci! Konte! No dawaj, dawaj. Lukrecjusza. Skunks. Ja ciekawe, czy wybuch ma więcej punktów niż... Albo zdobnie śmierć. Czekujesz? Zrobię ryzyk. Bum. Ole, orma, to 10 tysięcy punktów. Co jest? Jest, co widzowie. Zero? To zero? Co? No, ja miałam minusowe, bo sobie zjadła ananasa. Widzowie, wracamy. Tutaj trzeba wspomnieć, bo może nie każdy wie, ale Paweł tyle razy jadł fasolki. Tyle razy, to ile? Cztery. To nie jest oryginalna kartka, to nie jest oryginalna. Jesteśmy drinka. Załamani podstawą programistów. Dajemy ocenę 1 na App Store i na Google Play. Nie polecamy gry. On wygląda jak martwa ryba. Uwaga. A pozytywny jaki? A, truskawka. No nie, on powiedział truskawkę, to jest... Nie! Pion! W następnym odcinku Karen będzie psia karma właśnie. To co możemy powiedzieć, jeszcze tak podsumujmy, co o tym myślicie. Bo ja generalnie tę grę kojarzę jeszcze z takim okresem dzieciństwa. Ja miałem chyba 6 lat, jak zagrałem w to pierwszy raz, to było na CVR.pl. Pamiętam do dziś tę stronę, Centrum Wirtualnej Rozrywki, to był sklep w ogóle, nie? No to... I grałem w to, było bardzo dawno, tak pierwsze takie zetknięcie, to było takie... Śmieszne, no piję jakieś soczki czy coś, a okazało się, że to nie były soczki akurat. No i tak w sumie klasyk ten duch gdzieś tam jeszcze trzyma się w tej grze w sumie. Tak, mimo iż nie była to wersja taka klasyczna jak zazwyczaj wszyscy kojarzą, czyli z tym mężczyzną, to jednak... Mamy jego córkę! Mamy jego córkę, żonę, kobieta w telefonie, kobiety w siostrę, nie wiadomo kto to jest, ale... No, ale ustaliliśmy, że im więcej składników, tym lepszy drink tu wychodzi, tak. Więc nie jest to najlepsza gra. W tej podstawowej grze wydaje mi się, że łatwiej było wybuchnąć.
tam, wiecie, tutaj jednak jest dosyć bezpiecznie. Pani stworzyła sobie rakietę, odleciała. Tutaj można dostać ujemne punkty. No tak, właśnie, ananas jest niedobry, powiedzmy to głośno. Wiesz co, myślę, że w tej oryginalnej grze chyba też można było dostać ujemne. Tak? Nie? Ja w ogóle nie wiedziałam, że można ujemne. Zaraz sprawdzimy. Zrobimy takie komisyjne zweryfikowanie tej informacji. No, ale no, dziękujemy wam, Ola i Julka, że przyszliście. Przyszliście udział. Tak. Dziękujemy za zaproszenie. W następnym odcinku 6 osób. Dobra, a tego, drodzy widzowie, dziękujemy za oglądanie. Żegnamy się. Czapki z głów. Miło było. Pa, pa.